Hejka kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę wam mojego nowego konia, który jest hodowli DVD. Jeżeli nie wiecie co to za hodowla, to jest jakby DVD i na moim Vinted i na Instagramie możecie sobie zobaczyć co to jest za hodowla, tam wam wszystko opisałam. Więc linki do moich social media zostawię w opisie. Ogólnie bardzo się cieszę i teraz sobie opowiadamy dlaczego akurat... Dobra. Może dlaczego akurat taki kolor konia, ale najpierw zaczniemy sobie od sprzętów, które dla niego mam. Taka dereczka i ogólnie jest prześliczna. Z takim podszyciem taka i też ją przymierzymy sobie, widzicie. Taki śliczny, bo ten ganderek jest taki piękny, słuchajcie, taki. Taki, jak możecie zobaczyć, ma takie śliczne futerko tutaj i tutaj to jest wszystko tak idealnie. Mega mi się on podoba i mam nadzieję, że będzie dobry. Dalej mamy takie wodze i te wodze już znacie dobrze, takie moje. Ja są takie właśnie, w ogóle mega wam polecam na ogólnie te wodze. I tutaj takie mięciutkie, no te wodze już znacie, takie zapinane na karabinczek. One są przefajne i przewygodne i bardzo polecam. I kolejną rzeczą jest taki halterek, jest taki halterek, ogólnie mega, mega mi się podoba i mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądał, więc taki nie? Ja bo na to rysunek ze sprzętu, ale w ogóle muszę wam pokazać, bo szyłam Hobby Horse'a i patrzcie jakie to jest wszystko pogięte. Czy wy też tak macie, że tak wszystko się pogina? Dobra, więc na początku chciałabym, żebyście wiedzieli, że w opisie wam wszystko wypiszę, żeby trochę się rozpromować i też trochę takie zbędne pytania, żeby właśnie ominąć je, ominąć. I tak, konik, którego wam za chwilkę pokażę, ogólnie nie ma jeszcze swojego imionka, więc myślę, że albo będzie Rudy, albo Figa, bo to są takie imiona, które mi się dobrze kojarzą. Rudy ktoś napisał. Nazwałabym też ją Figa, ponieważ taki pan, który ma konie właśnie w mojej okolicy, z którym się znamy i jest kolegą mojego dziadka, właśnie ma konia Figę, który jest niestety ślepy na jedno oko, ale Figa jest super śliczna i w ogóle nie przypomina tego Hobby Horse'a, ale mega mi się podoba też to imię. No i co, myślę, że mogę już się zabierać za pokazywanie tego konia, który jest już gotowy i on jest taki śliczny, on jest... Przepraszam, tutaj jest Colorado. Przepraszam, ale Colorado, ale ten koń jest śliczniejszy od niego. Jest piękniutki po prostu i teraz sobie go pokażemy. Jest to taki konik. Mega mi się podoba. Jest taki finlandzki. Mega, mega śliczny jest. Jest taki równiutki, boże, jest taki po prostu równy. Mega mi się podoba. Właśnie w ogóle te uszka są takie twarde i takie idealne. I z drugiej strony taki. Wygląda trochę jak wyglądał, no, ale... Przepraszam, on jest taki fajny. Boże. Figunia, ogólnie ona jest tutaj... Miała mieć zielone chyba oko, bo ma takie prześwitujące, a tego nie widać. I tak, tutaj ma taką łatkę, która jest w kształcie ducha. Nie wiem, czy wy to widzicie. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale jest w kształcie... Czemu coś nam nie kapło? Nie wiem, stupid nam... Ej, nie wiem, coś nam nie kapło. O matko, dobra, nieważne. I tak. Tutaj jest taka prześliczna, ma taką łatkę w kształcie ducha. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale tutaj były oczy i tutaj ma rączki. Nie wiem, to tak nie miało wyglądać. Tutaj ma taką po prostu plamkę w kształcie jakiegoś puzzla, nie wiem, co to jest. Tutaj jest plamka, prawdopodobnie dlatego, że tutaj zawsze się konie dziurawią. I to jest taka plamka. I teraz moja sestra nie mówi, że to tak nie wygląda, ale to mi wygląda na jaszczurkę. Ja wam teraz wytłumaczę. Tutaj jest głowa, tutaj są nogi i tu jest ogon. Widzicie to? Widzicie to podobieństwo do jaszczurki? Jest jaszczurą po prostu, jest gadem jakimś. Przepraszam, przepraszam. I ogólnie ona jest taka idealna. Idealna jest po prostu. I też dzisiaj będę robiła koreczki, ponieważ idziemy na pierwszy trening. Zobaczymy, ile uda nam się na niej skoczyć, ponieważ jest to koń skokowy. Ogólnie ona jest strasznie duża. Tak do mojej ręki. Wygląda ogólnie jak jakby była wielkości Walaksa.
trójkoni odwyty. Patrzcie, jak ona jest idealna. Mega mi się podoba, Boże. Ty jesteś super, Boże, ale... Brzuch boli, ej serio, brzuch mnie boli od tego. Ja po prostu nie mogę uwierzyć, że mam takiego pięknego konia. Ona jest ogólnie strasznie ruda. Może tego tak nie widać w kamerze, ale jest strasznie ruda i to... Naprawdę bardzo ruda. Przepraszam, ale mój brzuch aż boli. Czemu to musi być taka piękna? Brzuch mnie boli i teraz sobie też zrobimy koreczki, teraz sobie oni poopowiadamy. Najpierw pójdę jeszcze pogubić recepturki. Jestem, słuchajcie, i mam taki piękny pojemniczek, wiem, że jest bardzo piękny i estetyczny. I teraz, słuchajcie, ja będę robiła kroczki i sobie poopowiadamy. Mam nadzieję, że ten filmik nie wyjdzie jakoś bardzo długi, ale chciałabym wam trochę powiedzieć. W ogóle, myślę, że osoby, które mnie znają i subskrybują, wiedzą, że jestem totalną jesieniarą. To tak totalnie, wiecie, bardzo jesieniarą. No i tak, chciałam właśnie konia jakiegoś takiego rudego, nie wiedziałam, że będzie aż taki rudy. Ale no, jest piękna i jest moim marzeniem. Oczywiście moim dream horse'em będzie dalej hobby horse od Fyty, ale myślę, że to też był taki mój dream horse. Taki, żeby był właśnie taki równy, idealny i tak dalej. Myślę, że jest teraz na moim pierwszym miejscu. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam tak na przykład często, że mam jakiegoś dream, Boże, ulubionego konia w mojej stajni i zrobię albo kupię nowego, to wiecie, nagle jest mój ulubiony. Nie wiem, czy wy to też tak macie. W przypadku Rokiego akurat tak nie miałam, mojego konia. Tak nie miałam, ale tak to ogólnie tak. Właśnie ja tak często mam. No i myślę, dam wam ankietę, czy chcecie w tym odcinku trening, czy w jakimś innym zrobić osobny filmik z treningu, czy osobny filmik z właśnie tego, jak ona wygląda, czy no. Dobra. I ogólnie też chciałam mieć dziewczynkę, ponieważ jak wiecie, mam prawie samo wiary. I nie wiem, czym to jest spowodowane, ale mam prawie samą gierę i jest to dziwne, bynajmniej ja się na przykład przyzwyczaiłam do gierów i bałachów, więc tak klacz od razu. Kiedyś właśnie jak jeździłam na Belli, jak mogliście zobaczyć cały czas, to no na Belli było ogólnie fajnie, ale będę ją sprzedawała. Możecie też pisać, za ile byście dali Belle, za ile byście ją kupili. Zaraz wam ją też pokażę tutaj. I no nie wiem, w sumie Bellumi jest bardzo słodziutka. Bardzo jest fajnym koniem, jest bardzo równa, jest bardzo fajna. Mam ogólnie dużo z nią przeżyć, więc też będzie mi szkoda. Na przykład ogólnie na niej byłam na moich pierwszych zawodach. Na niej było na moich pierwszych zawodach w Rancho Pod Lipą, z których jest odcinek, oczywiście będę sobie zobaczyć. I patrzcie w ogóle, jak to wyszło idealnie. Ej, to jest takie idealne. Więc... no więc co? Sprzedam ją i zobaczymy. Jeżeli się sprzeda szybko, to... To będzie mi bardzo miło, a jeżeli nie, no to halo, kupcie ją, bo ja już mam dosyć. Tak zrobić, czy tak? Popitać. Tak chyba zostawię. No, ślicznie. To są ogólnie ślimaczki, bo miałam zrobić koreczki, ale jednak robię ślimaczki, bo są to dwie różne rzeczy i to są właśnie takie... Ten. I ogólnie mi się nie podoba strasznie. No i co? Myślę, że dobrze ją przyjmiecie. Możecie się już do niej przywiązać, bo myślę, że zostanie u mnie na stałe, bo też zobaczymy sobie, jak na niej się będzie skakało, bo jeszcze w ogóle, serio, to jest szczyt, że ja jeszcze na niej nie skakałam. I nagle nagram mój pierwszy filmik, kiedy w ogóle na nim wsiadam, bo nie miałam kiedy w ogóle na sobie ogłowia i kurczę, nie ma ogłowia dla niej.
Ups. No cóż, myślę, że poradzę sobie jakoś. Ja jednak te koreczki rozwalam, ale sobie pogadaliśmy. Bo myślę, że zostawię ją na pierwszy raz, no od razu nie w koreczkach, tylko na początku, żeby miała takiego trochę luzu i żeby tak się źle nie czuła też, żeby miała rozpuszczoną grzywę. I też ogólnie mam w planach kupić sobie takie minki na dwa konie, które się zapowiadają, ponieważ chcę zrobić dwa konie, które są po prostu moimi dream horsami. I nie chodzi mi o zgapianie, tylko po prostu narysowałam takiego konia, który mi się strasznie spodobał. I tak, jeden jest szary, drugi jest brązowy. I ten brązowy ma strasznie ogromne cieniowanie, co będzie bardzo ciężkie do zrobienia. Ale co? Mam nadzieję, że mi się uda to przycieniować, co nie? Co nie? No i ogólnie mega się cieszę, bo bardzo chcę zrobić te konie i zarobiłam już 145 zł z hobby horsów, które sprzedam. Sprzedam dwa hobby horsy, dwa chyba, i za dwa tyle zarobiłam. To jest naprawdę w sumie dużo moim zdaniem, bo to jest moje pierwsze takie zarobione pieniądze zarobione. I tak. Chciałabym ogólnie pozdrowić też parę osób, ponieważ jesteście bardzo kochani. Ja mam na imię Milena Kazała, jesteśmy na kanale KHT Termin i tak, dużo osób do mnie na Facebooku mnie dodawało jako właśnie Milena Kazała. Więc tak, mam na profilowym Opelka aktualnie. Możecie mnie dodawać do znajomych i na przykład ze mną popisać, ponieważ poznałam się z KHT Emo, na której konto was serdecznie zapraszam. KHT Emo oficjal w opisie wam ją podlinkuję i słuchajcie, będziecie mogli sobie do niej przyjść, bo naprawdę jest super osobką i bardzo, bardzo fajnie się z nią pisało i wiecie, piszemy nawet praktycznie codziennie. Więc jeżeli też chcecie być pozdrowieni, to napiszcie do mnie na przykład na Facebooku, na Messengerze. Ja jestem Milena Kazała i co? I zobaczymy się i poznamy, może się spotkamy, jeżeli będziecie niedaleko mieszkali. Więc co? To by było chyba na tyle w tym odcinku. Wszystkich was pozdrawiam. Napisała do mnie KHT Brownie, KHT Emo i KHT. I dużo osób, ale przepraszam, że nie pamiętam, a nie wiem, czy mogę mówić imieniem i nazwiskiem, więc nie będę tutaj wymawiała. No i co? I dziękuję za oglądanie, podejdź na moje social media, na TikToka i na Instagrama. I ja ogólnie się mega cieszę, patrzcie, jak ona jest śliczna. O matko, ale ona jest śliczna, jesteś taka piękna. Boję się ją dotykać, bo ona jest taka piękna. Przepraszam. Jest w ogóle mega twarda. I na plusy. Ona ma same plusy, serio. Nie ma żadnego chyba minusa, który mi się ten. Jeden minus to chyba, że jest za bardzo ruda, ale już się przyzwyczaiłam troszkę i myślę, że jak się przyzwyczaję bardziej, to mi się będzie podobała. I ogólnie chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, która jest bardzo ważna, że bo czemu akurat rudy? Czemu akurat rudy? Słuchajcie, rudy, rudy ryc, ponieważ kojarzy mi się z jesienią. I ja jestem jesieniarą, jak wiecie, i dlatego właśnie jest ruda. Ruda jest panienka. I też chciałabym wam powiedzieć, że albo będzie się nazywa w ogóle Capri Sun Autumn. Autumn, wiecie, autumn. Nie wiem, jak to powiedzieć. Autumn. I tak to będzie DVD Capri Sun Autumn. I nie wiem jeszcze w sumie, ale chyba tak, więc możecie się przyzwyczajać, że tak będzie się nazywała. Możecie jeszcze pisać w moim poście, jak chcecie, żeby się nazywała. No i co? Dziękuję za oglądanie i idziemy dzisiaj na trening z nią prawdopodobnie. Zobaczymy, jak się będzie sprawowała. Boże, ty jesteś taka piękna. Więc co? Zapraszam też do subskrybowania, aby kolejny filmik z nią was nie ominął. A my widzimy się następnym razem, więc żegnam się z wami i pa, pa, buziaczki.